Cześć, w tym wykładzie zapraszam na podsumowanie zagadnień z zakresu kończyny górnej. Będziemy mówić o topografii, czyli o wzajemnych stosunkach poszczególnych struktur anatomicznych. Dobrze by było, abyś najpierw zapoznał się z mięśniami, naczyniami i nerwami. Wtedy informacje te będą dla Ciebie dużo łatwiej przyswajalne. Będziemy przechodzić przez poszczególne okolice kończyny górnej. I szukać charakterystycznych miejsc, które będą wartościowe do omówienia. Zaczniemy od obręczy barkowej, a potem wyruszymy w kierunku dystalnym. Na pierwszy ogień idzie dół pachowy Axillary fossa. Mamy przed sobą piękną rycinę z widokiem właśnie na tę okolicę po stronie lewej. Na początek zajmijmy się ograniczeniami. Od przodu będą to Mięśnie piersiowe większy i mniejszy. Pectoralis major and minor muscles. Na obrazie zaznaczam je w jednym segmencie, który w większości jest tożsamy z mięśniem większym. Pamiętamy, że głębiej znajduje się mniejszy imiennik. Zastanówmy się teraz nad ograniczeniami tylnymi. Mamy tu część struktur, które są lepiej widoczne z tyłu. Mam na myśli mięsień najszerszy grzbietu, latissimus dorsi muscle. Pamiętamy, że przyczepia się on aż na grzebieniu guzka mniejszego. Do tego samego miejsca dochodzi mięsień obły większy, teres major muscle. Dół pachowy od tyłu jest także ograniczony przez mięsień podłopatkowy, subscapularis muscle. Jednak akurat na tej rycinie już go nie znajdziemy. Przepasujmy się wciąż tej samej rycinie, ale teraz pytanie o ograniczenie przyśrodkowe. W głównej mierze będzie to mięsień zębaty przedni. Serratus anterior muscle. Nasz obraz bardzo obszernie go przedstawia. Teraz ograniczenia boczne. Tutaj przede wszystkim jest to kość ramienna. Konkretnie mówi się o Szyjce chirurgicznej tejże kości, czyli Surgical Neck of Humerus. Tej kości nie ujrzymy na slajdzie. Natomiast mówi się także o mięśniach grupy przedniej ramienia, głównie kruczoramienny i głowa krótka mięśnia dwugłowego. W innych źródłach są one zaliczane do zawartości tegoż dołu. Teraz właśnie czas na zawartość. Mamy na slajdzie trochę inną projekcję, ale dalej patrzymy na stronę lewą. Najważniejsze to pamiętać trzy główne struktury: tętnicę pachową, axillary artery wraz z odgałęzieniami, żyłę pachową, axillary vein wraz z dopływami oraz splot ramienny, brachial plexus. Tworzą one główny pęczek naczyniowo-nerwowy, który oznaczyłem odpowiednimi klamerkami. Pamiętamy, że żyła leży najbardziej z przodu, natomiast poszczególne pęczki otaczają tętnicę pachową. Skoro mówimy o topografii, to od czasu do czasu możemy pokusić się o dygresję. Na przykład, patrząc na rycinę, uwagę zwraca dość sporych rozmiarów dopływ żyły pachowej biegnący wzdłuż bocznej ściany klatki piersiowej. Jest to żyła piersiowo-nabrzuszna, to jako epigastric vein. Pełni ona ważną rolę łącznika między spływem żyły pachowej a żyły udowej. Jednak wracając do dołu pachowego, wyróżnimy kilka struktur nerwowych, które szczególnie są zaliczane do zawartości tej okolicy. Mam na myśli nerw piersiowy długi, Long thoracic nerve. Biegnie on po powierzchni mięśnia zęba tego przedniego i równocześnie go zaopatruje. Kolejny podobny w przebiegu nerw piersiowo-grzbietowy, thoracodorsal nerve. Jego główną destynacją jest akurat mięsień najszerszych grzbietu. Warto także wspomnieć o dość osobliwym nerwie międzyżebrowo-ramiennym, intercostobrachial nerve. Tak jak ukazuje to rycina, jest to struktura powstała z połączenia włókien ze splotu ramiennego, konkretnie nerwu skórnego przyśrodkowego ramienia oraz nerwu międzyżebrowego. Dla dopełnienia informacji o dole pachowym, należy nadmienić, że jest on obfity w naczynia i węzły chłonne. Dobrze to obrazuje kolejna rycina. Często w trakcie badania fizykalnego sprawdza się rozmiar węzłów chłonnych właśnie w okolicy dołu pachowego, co daje konkretną informację na temat obecności ewentualnego stanu zapalnego. Natomiast pewną ciekawostką jest fakt, iż u części kobiet w tejże przestrzeni możemy znaleźć fragment gruczołu piersiowego. Jest to nadmiar tkanki gruczołowej górnego bocznego kwadranta piersi, który jest nazywany ogonem Spensa. Tale of Spence. Kolejny temat to otwory, które znajdują się w okolicy łopatkowej. Patrzymy teraz na stronę prawą, od tyłu. Rysina ta bardzo klarownie przedstawia wspomniane przestrzenie. Zaczniemy od otworu czworobocznego, quadrangular space. A skoro czworoboczny, to cztery ograniczenia. Od góry będzie to Mięsień obły mniejszy, teraz minor muscle, następnie od boku szyjka chirurgiczna kości ramiennej, surgical neck of humerus, później od dołu mięsień obły większy, teraz major muscle, i wreszcie od strony przyśrodkowej głowa długa mięśnia trójgłowego ramienia long head of triceps brachi muscle. Wszystkie te struktury utworzyły nam elegancki czworobok. Zobaczmy, co zawiera w środku. Tak jak ukazuje to rycina, są to tylko dwie struktury. Pierwsza to nerw pachowy, axillary nerve. Widzimy, że od razu po przejściu rozgałęzia się do dedykowanych efektorów. Mam na myśli mięśnie naramienne oraz obój mniejszy. Druga składowa to tętnica okalająca ramię tylna, posterior circumflex humeral artery. Jest to gałąź tętnicy pachowej. Nie oznaczam ich specjalnie na rycinie, gdyż kolory dobrze wyrażają ich położenie. Oczywiście towarzyszą im naczynia żylne i limfatyczne. Idąc za ciosem od razu przejdźmy do otworu trójbocznego, triangular space. Patrzymy wciąż na tę samą okolicę. Ograniczeniami będą również mięśnie obłe większy i mniejszy, teraz minor and major, wraz z głową długą mięśnia trójgłowego ramienia. W ten sposób powstaje trójkątna przestrzeń, która akurat na tej rycinie przyjmuje bardzo małe rozmiary. Jednak w rzeczywistości jest to większy otwór. Co do zawartości, to widzimy, iż autor obrazu specjalnie poszerzył wspomnianą przestrzeń, aby ukazać naczynie tętnicze. Jest to tętnica okalająca łopatkę. Circumflex scapular artery. Jest ona również gałęzią tętnicy pachowej. Wystarczy, jak zapamiętasz, w tym miejscu tylko tę strukturę. Reszta to tradycyjnie naczynia żylne, towarzyszące i naczynia chłonne. Dobrze, robimy krok w kierunku dystalnym, czyli schodzimy na ramię. Popatrzmy na struktury mięśniowe w widoku od przodu. W tej lokalizacji warto wykreślić dwie linie. Generalnie, jakbyśmy chcieli je najprościej zlokalizować, to należałoby powiedzieć, że są to miejsca zetknięcia mięśni ramienia. Dwugłowego z trójgłowym. Pierwsza struktura w kolorze pomarańczowym odpowiada bruździe przyśrodkowej mięśnia dwugłowego ramienia, medial bicipital groove. Dodatkowo ograniczają ją mięsień kruczoramienny. Z kolei drugie miejsce to bruzda boczna mięśnia dwugłowego, lateral bicipital groove. Jej ograniczenia są współtworzone również przez mięśnie naramienny, ramienny i ramiennopromieniowe. Jednak skupmy się na najważniejszym, czyli na zawartości owych brust. Zacznijmy od bruzdy przyśrodkowej i od jej części napowięziowej. Mamy tu dwie ryciny, które usiłują przedstawić właśnie ową rzeczywistość. Pamiętamy że od pęczka przyśrodkowego odchodziły dwa nerwy skórne nerw skórny przyśrodkowy ramienia medial brachial cutaneous nerve oraz nerw skórny przyśrodkowy przedramienia medial antebrachial cutaneous nerve Drugi z nich przebija powięź już w połowie ramienia mimo iż jest dedykowany do dystalnej części kończyny górnej Wspomniane miejsce dobrze ukazuje także rycina po stronie lewej w tej samej lokalizacji można powiedzieć, że chowa się pod Żyła Odłokciowa, bazylik Vein. Co jest dla nas również cenną wskazówką topograficzną. Zdejmijmy warstwę powięzi i zobaczmy, co jeszcze znajduje się w obrębie bruzdy przyśrodkowej mięśnia dwugłowego ramienia. Na pewno główną strukturą jest tętnica ramienna, Brachial Artery. Jest dobrze widoczna na rycinie. Towarzyszą jej obustronnie żyły ramienne, brachial veins. Oznaczałem miejsce, które dobrze uwydatnia tę zależność. Zmierzając ku górze, utworzą pojedynczą żyłę pachową. Oczywiście, wraz z żyłami znajdziemy tam naczynia chłonne. Natomiast warto podkreślić przebieg struktur nerwowych. Najpierw popatrzmy na nerw pośrodkowy, median nerw. Pamiętamy, że powstaje z korzeni pęczków przyśrodkowego i bocznego. Ta charakterystyczna litera M. W początkowym odcinku przebiega przyśrodkowo od tętnicy ramiennej, natomiast później ulega skrzyżowaniu i przechodzi na stronę boczną. Owe miejsce oznaczyłem białą strzałką na rocinie. Jest to istotna wiadomość topograficzna, która pozwala na identyfikację tej struktury. Z kolei po stronie bocznej znajduje się nerw łokciowy, Ulnar Nerve. Zbliżając się do stawu, odchodzi ku tyłowi, by ostatecznie wypełnić dedykowaną bruzdę w obrębie nadkłychcia przyśrodkowego kości ramiennej. Ryszina dość dobrze obrazuje ten przebieg. W takim razie przejdźmy do wspomnianej bruzdy bocznej mięśnia dwugłowego ramienia lateral bicipital groove. Mówiliśmy, że jej ograniczenia są utworzone głównie przez mięśnie naramienny, ramienno-promieniowe i dwugłowy ramienia. Zwróćmy uwagę głównie na żyłą odpromieniową, cephalic vein, oznaczają ją na granatowo. Pamiętamy, że przechodzi przez bruzdę naramienno-piersiową by ostatecznie ujść najczęściej do żyły pachowej. Inne struktury to nerw skórny boczny ramienia, lateral brachial cutaneous nerve, pochodzący od nerwu pachowego, a także poniżej początkowy odcinek nerwu skórnego bocznego przedramienia, lateral antebrachial cutaneous nerve, który pochodzi z kolei od nerwu mięśniowo-skórnego. Dobrze, czas na kolejną okolicę. Bardzo ważnym miejscem jest okolica łokciowa, gdzie możemy wyróżnić dół łokciowy. Kubitał fossa. Patrzymy na rycinę przedstawiającą ową lokalizację po stronie lewej. Na początku wymienię ograniczenia. Od strony przyśrodkowej będzie to mięsień nawrotny obły. Prona to teraz masą. Struktura należąca do grupy przedniej mięśni przedramienia. Po prawej stronie slajdu będę nanosił poszczególne elementy, co ostatecznie utworzy schemat dołu łokciowego. Drugim kluczowym ograniczeniem tym razem od strony bocznej będzie mięsień Brachioradial is muscle. Struktura należąca do grupy bocznej mięśni przedramienia. Natomiast od góry Ograniczenie stanowi linia łącząca nadkłykcie kości ramiennej. Schematycznie oznaczamy ją na rycinie. W ten sposób utworzyliśmy kształt trójkąta i tutaj pragnę wyjaśnić, iż takie przedstawienie dołu łokciowego znajdziemy głównie w źródłach anglosackich, jednak w polskich podręcznikach możesz przeczytać, że opisywany dół przybiera kształt do rąbu. Wtedy te górne ograniczenia tworzą mięsień. Dwugłowy ramienia oraz przegrona międzymięśniowa ramienia przyśrodkowa. Jednak moim zdaniem wersja, którą przedstawiłem na slajdzie, jest klarowniejsza. Jeszcze kilka słów uzupełnienia co do ograniczeń dołu łokciowego. Należy także wspomnieć o strukturach tworzących dno. Będą to mięsień ramienny i odwracacz. Brachialis. And supinator muscles. Akurat nasza rycina ich w całości nie pokaże, natomiast oznaczyłem ich fragmenty na brązowo. Warto jeszcze wspomnieć o ścianie przedniej dołu łokciowego. Naturalnie będą to skóra i powięź. Jednak dość osobliwą strukturą jest także rozcięgno mięśnia dwugłowego ramienia. Bicipital oponum roses. Naniosłem je w kolorze szarym. Możemy przejść do zawartości dołu łokciowego. Najpierw powiedzmy o strukturach leżących napowięziowo. Dalej mamy widok na lewą kończynę górną. Największy nacisk kładę na żyłą pośrodkową łokcia, median cubital vein, gdyż to naczynie leży centralnie w obrębie omawianej okolicy. Natomiast zarówno struktura źródłowa, czyli żyła odłokciowa, basilic vein, jak i struktura docelowa, Czyli żyła odpromieniowa, cefalic vein, również należą do zawartości dołu łokciowego. Do struktur napowietrziowych dodam jeszcze nerwy, konkretnie będą to nerw skórny przyśrodkowy przedramienia, medial antebrachial cutaneous nerve. Pamiętamy, że pochodzi on od pęczka przyśrodkowego splotu ramiennego jako samodzielna gałąź. Z kolei drugą strukturą będzie nerw skórny boczny przedramienia, lateral antebrachial cutaneous nerve. Pochodzi on od nerwu mięśniowo-skórnego, tak jak mówiliśmy. Powiedzmy jeszcze o strukturach podpowięziowych. Na początek oznaczmy jeszcze raz orientacyjnie dół łokciowy. Najważniejsze elementy, które chcę podkreślić to nerw pośrodkowy, median nerve). Dalej tętnica ramienna wraz z podziałem, czyli brachial artery. Do przodu od mięśnia nawrotnego obłego biegnie tętnica promieniowa, zaś do tyłu tętnica łukciowa. Rycina dobrze wyraża te stosunki anatomiczne. Następnie nerw promieniowy, radial nerve, również z podziałem na gałąź powierzchowną i głęboką, Należy także wspomnieć o ścięgnie mięśnia dwugłowego ramienia. W bardziej szczegółowym opracowaniu można się pokusić o wymienienie innych gałęzi tętniczych, chociażby tętnic wstecznych, promieniowej i łokciowej, które pochodzą od poszczególnych macierzystych naczyń. Przechodzimy do kolejnej okolicy. Tym razem jesteśmy na granicy przedramienia i ręki, konkretnie w okolicy nadgarstka Będę omawiał kanał nadgarstka, carpal tunnel. Na slajdzie są widoczne dwie ryciny. Po lewej stronie umieściłem widok na nadgarstek lewy od strony dłoniowej. Z kolei po prawej mamy jedynie struktury kostne, należące również do ręki lewej. Tradycyjnie rozpoczniemy ograniczeniami kanału nadgarstka. Najpierw wykorzystamy obraz z kośćmi. Ograniczeniem od strony łokciowej będzie. Wyniosłość łokciowa nadgarstka. Jest to struktura złożona z kości grochowatej, pisiform bone, która należy do bliższego szeregu kości nadgarstka. Drugą składową jest haczyk kości haczykowatej, hook of the hamate bone. Jest to szereg dalszy. Na oznaczałem oznaczałem obie struktury wspólnie. Kolejnym ograniczeniem będzie naturalnie wyniosłość promieniowa nadgarstka. Należą do niej guzek kości łódeczkowatej, tubercle of the scaphoid bone. Znajduje się w szeregu bliższym. Drugim elementem jest guzek kości czworobocznej większej, tubercle of the trapezium bone. Dopełnijmy zagadnienie ograniczeń. Zatem od strony grzbietowej będzie to tak zwana bruzda nadgarstka. Carpal groove, czyli miejsce utworzone przez oba szeregi kości nadgarstka. Oznaczały na pomarańczowa. A więc owa bruzda wraz z wyniosłościami, o których wspominałem na poprzednim slajdzie, tworzą coś na wzór doliny ukształtnej. Natomiast przestrzeń ta, od strony dłoniowej, jest przykryta przez swoisty baldachim, który nazywamy troczkiem zginaczy. Flexor retinaculum. Strukturę tą również oznaczyłem na pomarańczowo, ale tym razem już na rycinie po lewej stronie. Czas na zawartość kanału nadgarstka w prawym dolnym rogu slajdu będę tworzył własny schemat, aby lepiej zobrazować struktury znajdujące się w opisywanej przestrzeni. Najpierw nanieśmy ograniczenia. Tak jak mówiliśmy, są to kości nadgarstka oraz troczek zginaczy. Wszystko to. Ukazuję jako przekrój poprzeczny. Dobrze, w takim razie najważniejszą strukturą, znajdującą się w kanale nadgarstka, jest niewątpliwie nerw pośrodkowy, median nerve. Oznaczam go także na rycinie po lewej stronie. Odgrywa on także główną rolę w dobrze znanej patologii, jaką jest zespół cieśni kanału nadgarstka. Inne struktury to ścięgna mięśnia zginacza powierzchownego palców. Flexor digitorum superficialis muscle występują one w liczbie czterech. Ten samo ścięgien znajdziemy w przypadku mięśnia zginacza głębokiego palców. Flexor digitorum profundus muscle. Pozostaje jeszcze pojedyncze ścięgno mięśnia zginacza długiego kciuka. Flexor pollicis longus muscle. Zatem, jakbyśmy wszystko podliczyli, to wychodzi 10 struktur w tym 9 ścięgien mięśniowych. Warto pamiętać, że mięśnie zginacze formują się w jednej pochewce maziowej, natomiast zginacz długi kciuka posiada własną, odrębną pachewkę. Ostatnim zagadnieniem w tym wykładzie będzie zwana tabakierka anatomiczna, anatomical snuffbox. Nazwa dość osobliwa, kojarzy się z przedmiotem służącym do przechowywania tabaki. Oczywiście jest w tym trochę prawdy, gdyż często tabaczarze wdychają owy proszek przez nos właśnie z miejsca, które za chwilę omówimy. Czynność ta jest o tyle łatwa, że wspomniana okolica ma kształt dołka. Często w anatomicznych źródłach jest opisywana również jako dołek promieniowy, favola radialis. Dobrze, przejdźmy do ograniczeń. Widzimy dystalną część kończyny górnej prawej. W widoku od tyłu. Od strony promieniowej granicę tabagierki tworzy ścięgno mięśnia odwiedziciela długiego kciuka, abductor Polcis Longus Muscle. Pamiętamy, że przyczepia się ono do podstawy pierwszej kości śródręcza. Od tej samej strony ograniczeniem jest ścięgno mięśnia prostownika krótkiego kciuka, Extensor Polcis Brevis Muscle. Które z kolei kończy się w obrębie paliczka bliższego kciuka. Natomiast od strony łokciowej granicą dołka promieniowego będzie ścięgno mięśnia prostownika długiego kciuka. Extensor pollicis longus muscle. Należy jeszcze powiedzieć o tym, co tworzy dno tabakierki. Są to struktury kostne, konkretnie kości łódeczkowata. I czworoboczna większa. Scaphoid and trapezium bones. Akurat nie są widoczne na naszej rycinie. Z kolei ograniczeniem tapakierki od góry jest troczek prostowników extensor retinaculum. Oznaczyłem go na pomarańczowa. Popatrzmy jeszcze chwilę na tę rycinę oraz na zdjęcie ręki lewej w widoku od tyłu. Naniosę teraz lokalizację tapagiarki na obu rycinach. Myślę, że po zapoznaniu się z tymi projekcjami, opisywana okolica będzie dla Ciebie dużo łatwiejsza do identyfikacji. Pozostała nam zawartość. Znowu zaczniemy od struktur napowięziowych, czyli tym samym tych, które znajdują się na zewnątrz od troczka prostowników. Tym razem na rycinie mamy fragment ręki lewej, w widoku od tyłu. Struktury przebiegające przez tapakierkę anatomiczną to żyła odpromieniowa, cefalic vein oraz gałąź powierzchowna nerwu promieniowego, superficial branch of radial nerve. Dla struktury naczyniowej, grzbiet ręki to miejsce jej formowania, przechodząc przez dołek promieniowy, równocześnie przechodzi z powierzchni tylnej kończyny górnej na przednią. Z kolei nerw promieniowy w tej okolicy oddaje gałęzie czuciowe do grzbietowej powierzchni palców. Powiedzmy jeszcze o strukturach znajdujących się podpowięziowo, czyli pod troczkiem prostowników. Również patrzymy na obraz ręki lewej w widoku od tyłu, ale tym razem są to struktury położone głębiej. Zwróćmy uwagę szczególnie na tętnicę promieniową radial artery, która wyłania się z gąszczu ścięgien. W tym miejscu przechodzi z powierzchni przedniej na tylną, czyli grzbietową. Następnie naczynie to oddaje tętnice grzbietowe śródręcza, w tym tętnica o numerze pierwszym, która mieści się jeszcze w obrębie tabakierki anatomicznej, po angielsku Dorsal Metacarpal Artery. Należy także wspomnieć, że do zawartości podpowięziowej należą ścięgna prostowników promieniowych nadgarstka długiego i krótkiego tendons of extensor carpi radialis longus and brevis. Długi przyczepia się bardziej bocznie do podstawy drugiej kości śródręcza, z kolei krótki przyśrodkowo do podstawy trzeciej kości śródręcza. To wszystko w tym wykładzie. Myślę, że nauka topografii to zawsze świetna okazja, aby uporządkować informacje z danego tematu. Świadomość przebiegu poszczególnych struktur jest niezbędna do skutecznej oceny tętna, lokalizacji źródła krwawienia czy identyfikacji uszkodzeń neurologicznych. Dodatkowo osoby zajmujące się chirurgią skupiają się właśnie głównie na topografii, gdyż to na jej podstawie opracowuje się dostępy operacyjne. I poszczególne etapy zabiegu. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Szkoła Anatomii Maciej Haberka.